Drodzy, Andrzej nieco pośpieszył się, mówiąc czy zapraszając Was na rekolekcję z Janem. Ja bardziej myślałem o tym, żeby zaprosić Was do wspólnego studiowania Ewangelii według świętego Jana, żeby podzielić się z Wami tym, jak ona dzisiaj do mnie przemawia. Wiem, że być może ktoś zdziwi się i powie, no jak to, jak dziś Ewangelia do mnie przemawia, to znaczy, że co, wczoraj przemawiała inaczej, jutro będzie przemawiała też inaczej. Nie do końca. Drodzy, mam prawie 50 lat, jakiś bagaż doświadczeń. Ktoś, kto słucha, być może ma lat 18, ktoś inny będzie miał lat 90. Jesteśmy w bardzo różnych punktach naszego życia, niesiemy bardzo różny bagaż doświadczeń. I jedno jest pewne. Ewangelia chce nas doprowadzić do tego samego miejsca, do spotkania z Jezusem Chrystusem, ale spotyka nas w różnym miejscu naszego życia. Różne pytania dzisiaj zaplątają nam naszą głowę. Dlatego chcę dzielić się z Wami tym, jak Ewangelia dzisiaj do mnie przemawia i zaprosić Was na wspólne studiowanie Ewangelii według świętego Jana. Drodzy, zapraszam do tego, byśmy wspólnie razem pochylili się nad Ewangelią według świętego Jana. Z góry zaznaczam, że nie będzie to takie stricte studium biblijne, w którym rozdział po rozdziale będziemy szli przez tekst ewangelisty. Raczej jest to zachęta, by w tych kilku wykładach, chociaż mówię Wam szczerze, nawet nie wiem w ilu wykładach, chcę Wam pokazać to, co dla mnie dzisiaj jest ważnego, czy to, co dla mnie dzisiaj w jakiś szczególny sposób uwidacznia ta Ewangelia, czy w jakiś sposób przemawia. I myślę, że warto zacząć w ogóle od zastanowienia się nad samym słowem Ewangelia. Wydaje się to proste, bo przecież Ewangelia to nic innego jak dobra nowina o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Ale trzeba pamiętać o tym, że to słowo początkowo oznaczało nagrodę, którą otrzymywał ktoś, przepraszam, kto dobrą nowinę przynosi. Dopiero później słowo to zaczęło oznaczać samą dobrą nowinę i w świecie chrześcijańskim oznacza nic innego, jak dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Ewangelia jest więc jedna, ale kiedy spojrzymy na Nowy Testament, to zobaczymy, że mamy cztery Ewangelie. I dlatego warto tutaj zaznaczyć, że tytuł Ewangelii to nie jest Ewangelia Mateusza, Marka, Ewangelia Łukasza czy Ewangelia Jana. Ale kiedy sięgniemy do języka greckiego, to zobaczymy katamarkon, według Marka, według Jana, według Mateusza. To znaczy, że Ewangelia może być opowiadana w różny sposób. My niestety dość często podchodzimy do Ewangelii, czy w ogóle do samego tekstu biblijnego, jako do swego rodzaju zapisu historycznego. Gdzieś tam w pytaniach i odpowiedziach konfirmacyjnych kiedyś dostrzegłem pytanie mówiące o tym, czym jest Ewangelia. Odpowiedź: Ewangelia to historia życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Niby dobrze, ale dla mnie Ewangelia jest przede wszystkim świadectwem. Świadectwem, które zależy od kilku istotnych elementów. I myślę, drodzy, że tutaj zgodzicie się, że to, jakie jest świadectwo, zależy w pierwszej kolejności od tego, kto to świadectwo składa. Po drugie, wpływ na świadectwo będzie miał czas. Inaczej może wyglądać składane świadectwo, składane bezpośrednio po jakimś wydarzeniu, zupełnie inaczej, kiedy mija 10, 15, 30 czy 50 lat, kiedy do pewnych wydarzeń nabieramy zupełnie innego dystansu. Co więcej, kiedy wydarzenia sprzed lat mogą być przez nas o wiele lepiej zrozumiane. No i bardzo ważne jest też to, komu składamy świadectwo. Bo przecież inaczej będzie świadectwo wyglądało wtedy, kiedy mówimy o jakiejś sytuacji, o kimś na przykład z rodziny, kogo wszyscy znają, gdzie wystarczy powiedzieć ciocia Jadzia i wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Zupełnie inaczej, kiedy będziemy to mówili któremuś ze swoich znajomych, gdzie to, kto kim jest, będzie wymagało szerszego zastanowienia, szerszego wytłumaczenia, opowiedzenia całego kontekstu. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to, drodzy, zwróćcie, że trzykrotnie pojawia nam się historia opowiadana przez Łukasza, ale też opowiadana przez Pawła, historia jego nawrócenia w drodze do Damaszku. Gdybyście przeczytali tę historię, tak jak powiedziałem, trzykrotnie zapisaną w Dziejach Apostolskich, zobaczymy, że ta historia się różni.
Czasami są to drobne szczegóły, ale kiedy już czytamy tę historię opowiedzianą po raz ostatni, dostrzegamy bardzo wyraźnie, jak wiele Paweł dodaje, bo zmienia się sytuacja, inny jest czas i zupełnie inny jest odbiorca. Spróbujmy więc, drodzy, spojrzeć z tej perspektywy osoby, czasu i adresatów na to, kiedy, jak i kto napisał Ewangelię według świętego Jana. Jeśli chodzi o osobę autora, to choć mówimy Ewangelia według świętego Jana, wcale nie jest jasne, tak na dobrą sprawę, kto jest ostatecznym autorem tej Ewangelii czy listów. Bardziej będziemy mówili tutaj o tradycji janowej. Co prawda w tekście będzie nam się pojawiał umiłowany uczeń, ale myślę, że w dalszej części opowiadania, kiedy spojrzymy na historię, to w jaki sposób też powstaje Ewangelia, myślę, że zrozumiemy, że kwestia autora była zupełnie inaczej pojmowana w starożytności, niż my dzisiaj to pojmujemy. Kiedy powstaje Ewangelia? Otóż można powiedzieć, że Ewangelia powstaje, czy po raz pierwszy jest głoszona dokładnie w dniu zesłania Ducha Świętego. To przecież wtedy po raz pierwszy uczniowie Jezusa Chrystusa, ci, którzy byli zgromadzeni, grono około 120 osób, zaczyna głosić tajemne rzeczy Boże, odsłaniać się, głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Wszyscy są pod ogromnym wrażeniem, wszyscy są zachwyceni, niemalże w niebo wzięci. To jest przecież początek głoszenia Ewangelii. Na początku nikt nie myślał o tym, żeby Ewangelię spisywać, bo i po co? Przecież wokół żyli świadkowie. Apostoł Paweł, który jako pierwszy będzie pisał Pisma Nowego Testamentu, będzie przecież mówił o tym, że żyją jeszcze ci, którzy są świadkami, że można niemalże pójść, sprawdzić, zapytać. Można powiedzieć, że w tych pierwszych latach zupełnie nikt nie myślał o tym, by cokolwiek pisać, bo też nie było takiej potrzeby, kiedy zbór powstaje w Jerozolimie, kiedy wszyscy w Jerozolimie pamiętają dokładnie to, co stało się jeszcze tydzień wcześniej, miesiąc wcześniej, kilka lat wcześniej. Sytuacja zaczyna się zmieniać właśnie za sprawą podróży misyjnych, wtedy, kiedy powstają zbory w poszczególnych miejscach Cesarstwa Rzymskiego, kiedy basen Morza Śródziemnego zaczyna powoli być tym miejscem, gdzie te zbory chrześcijańskie powstają. Przepraszam, muszę sięgnąć po kawę, bo Piotr już sobie tam popija, a ja tak trochę usycham. Dobra, kawa to nie jest zła rzecz. Zachęcam, możecie, drodzy, w trakcie wykładów pić kawę. Nie będę jak ten jeden z księży, który zabronił wam w trakcie transmisji internetowej. Ale już nie żartując, drodzy, wracamy. Sytuacja zmienia się wtedy, kiedy powstają zbory chrześcijańskie, kiedy nie ma możliwości tego, by apostołowie ciągle w nich przebywali, kiedy potrzeba jest wyjaśniania pewnych rzeczy, kiedy pojawiają się pytania, ale jak czytamy w listach apostoła Pawła, też kiedy pojawiają się problemy. Trzeba interweniować, trzeba podejmować decyzje, trzeba nauczać i wtedy za pośrednictwem listów taka Ewangelia też jest przynoszona do poszczególnych zborów. Pojawia się też konieczność opowiadania tej historii. Opowiadania przez tych, którzy ją pamiętają, ale też opowiadania przez tych, którzy chcą nieść pamięć innych, którzy pamiętali. Przykładem tego jest przecież Łukasz, który wprost pisze, że on pozbierał wszystkie świadectwa. Starał się jak najlepiej to wszystko zgromadzić, by przekazać dostojnemu Teofilowi to wszystko, co jest związane z osobą, przepraszam, kaszel mnie męczy teraz, ale to ze stresu. Taką mam przynajmniej nadzieję. Wracamy więc do Ewangelii według świętego Jana. Wiadomo, że pierwsza Ewangelia jest gdzieś opowiadana jeszcze w Jerozolimie. Potem po prześladowaniach, które zaczynają spadać, czy po pogromach różnego rodzaju, Kościół w Jerozolimie, zwłaszcza po tym, kiedy mamy powstanie żydowskie, kiedy zostaje zburzona Jerozolima, kiedy ostatecznie też zaczyna dzielić się chrześcijaństwo na to chrześcijaństwo, które jest związane z tradycją żydowską i z chrześcijaństwem, które włącza się w tradycję świata helenistycznego, Jan jest jednym z tych, który głosi swoją Ewangelię z perspektywy czasu. Nie wiemy dokładnie, ile mija lat.
ale przyjmuje się, że Ewangelia według świętego Jana jest jedną z ostatnich Ewangelii, czy nawet jednym z ostatnich pism, które potem zostają włączone do kanonu pism Nowego Testamentu. Mijają lata i to jest, drodzy, bardzo istotne, dlatego że to nie jest czas, w którym Jan będzie starał się tylko i wyłącznie odwzorować czy oddać rzeczywistość tego wszystkiego, co działo się w Jerozolimie przed kilkudziesięcioma laty, ale przecież Kościół się rozwinął. Zupełnie inaczej zaczyna się postrzegać Chrystusa. Można powiedzieć, to Jan jest ojcem tradycji, która potem będzie tradycją taką trynitarną. To on da nam zrozumienie tego, kim Chrystus jest, kim Chrystus był. Dlatego inaczej będzie przedstawiany Jezus w Ewangelii według świętego Jana, inaczej jeszcze go przedstawiał Marek. Ten czas, perspektywy sprawia, że o pewnych kwestiach, takich jak komunia, Jan nie będzie musiał pisać tak szczegółowo. On, można powiedzieć, będzie już robił bardziej wykład teologiczny tego, czym jest społeczność Wieczerzy Pańskiej, dlatego że nie trzeba już tłumaczyć pewnych rzeczy, które są w codzienności Kościoła, który żyje. No i bardzo istotne jest również to, że Jan będzie swoje świadectwo składał właśnie w kręgu helenistycznym. W kręgu, w którym trzeba będzie tłumaczyć pewne odniesienia, pewne kwestie, pewne zwyczaje żydowskie, których nie musi tłumaczyć Mateusz, bo pisze do zupełnie innego adresata, a które Jan będzie chciał tłumaczyć. Musimy też pamiętać, że Ewangelia na początku jest Ewangelią opowiadaną. Myślę, że właśnie upływ czasu, powstanie zborów chrześcijańskich, ale też świadomość kresu dni, które przychodzą na Jana, sprawiają, że pojawia się potrzeba, może prośba innych, by to wszystko, co do tej pory było opowiadane, spisać. I kiedy czytamy Ewangelię według świętego Jana, to przynajmniej ja od czasu do czasu bardzo wyraźnie odczytuję jeszcze tą tradycję mówioną, tradycję taką opowiadaną. To nie jest Ewangelia, która powstaje za biurkiem. Tak jak tutaj, kiedy można sobie pewne rzeczy na komputerze poprawić, sprawdzić pisownie, kiedy można sobie zobaczyć, czy to się wszystko dokładnie jedno z drugiego wynika. Ewangelia według świętego Jana jest Ewangelią, w której, można powiedzieć, odczuwamy pewną chropowatość. Czasami mamy przeskok myśli. Czasami będziemy mieli sytuacje, w których Jezus zostaje na przykład sam z kobietą przyłapaną na jawnym cudzołóstwie, a już w kolejnym wierszu będzie przemawiał do tłumu. Ale kiedy zrozumiemy, że Ewangelia na początku była opowiadana, to tak jak w każdej opowieści. Czasami zrobi się jakiś przerywnik, czasami zrobi się jakiś odnośnik, czasami trzeba napić się kawy. No i w końcu wraca się do głównej myśli. Dlatego, drodzy, po tym bardzo długim wstępie dotyczącym Ewangelii, osoby, historii, możecie się tu oczywiście zgadzać lub nie zgadzać, chciałbym, żebyśmy spojrzeli na nasz tekst. I to, co jest niesamowite według Ewangelii, według świętego Jana, to dla mnie początek. Zupełnie inne rozpoczęcie Ewangelii. Kiedy czytamy Ewangelie wcześniejsze, to ona wcześniej czy później, ale zawsze gdzieś zaczyna się tutaj, na tej ziemi. Na ziemi, po której stąpa człowiek. Dla mnie Ewangelia według świętego Jana nie tylko zaczyna się gdzieś u Boga, ale jest wręcz niemal zabraniem człowieka do tego, byśmy mogli zobaczyć społeczność Bożą. Ale przede wszystkim, byśmy mogli już na samym początku zrozumieć to, kim jest Jezus. To nie jest jakiś posłaniec. To nie jest tylko i wyłącznie ktoś, kto będzie przekazywał. To nie jest jeden z nawet z najwyższych aniołów. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. Bogiem było Słowo. Jest niesamowity początek, można powiedzieć niesamowite uniesienie człowieka i dopiero gdzieś ten prolog będzie powoli, powoli sprowadzał człowieka na ziemię, by zobaczyć tego Boga, który staje się człowiekiem, a Słowo ciałem się stało i zamieszkało pośród nas. Ale, drodzy, prolog.
Jeśli przeczytacie cały prolog, to ja zawsze, kiedy przerabiam ten fragment, zachęcam do tego, by poprzestawiać pewne wiersze. Może to nie jest właściwe, bo przecież z szacunku dla Bożego Słowa nie powinno się tego czynić, ale kiedy przestawimy pewne wiersze od 1 do 5, a potem kolejne wiersze przerzucimy na koniec, to drodzy, zobaczymy, że tutaj mamy zachowaną właśnie tą tradycję opowiadania. Tradycję, w której wtrącona jest zupełnie inna myśl. Całość pozostaje bez zmian, ale kiedy zrobimy to, można powiedzieć, gdyby to ktoś pisał, to pewnie by to skorygował, ale to pokazuje też niesamowity szacunek dla tego, co było opowiadane. Nie zmieniano tego, nie przemieniano tego, choć logicznie byłoby pewne fragmenty przenieść w inne miejsce prologu, właśnie dlatego, że to było opowiadane przez świadka życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Także ja zachęcam. Spróbujcie sobie zrobić takie domowe zadanie. Przeczytajcie wiersze od 1 do 5, a potem od 11 i te wiersze od 6 przerzucić na koniec. Zobaczycie, że układa nam się to wtedy w całość. Kiedy słowo zstępuje na ziemię i dopiero wtedy pojawia się człowiek imieniem Jan. Drodzy, Ewangelia kieruje więc nas w tej chwili już na ziemię. Jesteśmy gdzieś nad Jordanem. Widzimy Jana, który głosi chrzest upamiętania. I w całej historii z Janem dla mnie ważne są dwa elementy. One są dla mnie niesamowite. Z jednej strony ci posłańcy, którzy przychodzą z Jerozolimy i zadają pytanie, kim ty jesteś, tak? Jesteś, co powiesz o sobie, tak? Czy jesteś Mesjaszem, prorokiem i tak dalej. I tak sobie pomyślałem, że to jest taka próba od razu gdzieś włożenia Jana w jakiś odpowiedni schemat. Tak? Pojawia się ktoś, no, kto sieje swego rodzaju ferment religijny, kto powoduje poruszenie wśród ludzi. W związku z tym no, trzeba jakoś go ogarnąć. No i każda religia próbuje od razu jakoś rozeznać, czy ta osoba mieści się jeszcze w naszym nurcie religijnym, czy trzeba już gdzieś ją odsunąć. To jest takie niesamowite, że kiedy gdzieś włożymy człowieka w jakąś kolejnę, można powiedzieć, zostaje nazwany, to już jest oswojony. My już wiemy, kim on jest. I to jest ta pierwsza rzecz. Ona na przestrzeni wieków dzieje się, tak? Nazwanie kogoś heretykiem oznaczało jedno. No my dzisiaj mamy też takie tendencje, żeby kogoś nazywać śmieciem, tak? No bo jeśli ktoś już nie jest człowiekiem, tylko jest śmieciem, to śmiecie się sprząta, wyrzuca i jest po problemie. Można powiedzieć, to taka tendencja odczłowieczania. Do niej wrócimy też jeszcze w innym miejscu. Natomiast tutaj mamy ten kontekst religijny, kiedy próbuje się Jana wtłoczyć, kiedy próbuje się nazwać, no ale kiedy okazuje się, że ostatecznie nie stanowi jakiegoś wielkiego zagrożenia dla władzy świątyni, zostawia się go w spokoju. I ta druga ważna rzecz, która robi na mnie niesamowite wrażenie, to fakt, że przy tym całym fermencie, można powiedzieć, tym całym poruszeniu, które tworzy Jan, ja odnoszę takie wrażenie, że to był rodzaj takiego eventu religijnego, tak? Ale nikt nie słuchał tego, co Jan mówi. Bo kiedy w końcu pojawia się Jezus, Jan mówi, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Można powiedzieć, wszyscy powinni zwrócić swoje oczy ku Jezusowi. A wiecie, co się wtedy dzieje? Nic się nie dzieje. I to pokazuje, że kiedy coś się dzieje religijnego, kiedy jest poruszenie, ludzie chcą być, ale nie zawsze wsłuchują się w to, co ten, który mówi, ma do powiedzenia. I chyba tak było w przypadku Jana, który pociągał uczniów, który pociągał ludzi, który chrzcił, który głosił. Ale kiedy pojawia się Chrystus, kompletnie nic się nie dzieje i nie widać tego, by tak jak tłumy ciągnęły do Jana, tak po tym już bardzo wyraźnym wskazaniu. Tak? Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata, ktokolwiek poszedł za Jezusem.
musi minąć jeszcze jeden dzień, by nieco inaczej to wyglądało. I drodzy, myślę, że na tym zakończymy nasz pierwszy wykład. Drugi to już będą te spotkania Jezusa i poszczególnych osób. Serdecznie zapraszam.